Wiem, że ci gorąco. Bo mi też jest. Witam. Miało filmiku nie być, mówiłam, no ale jest, bo pojechaliśmy do sklepu w tą handlową niedzielę. Bo trzeba by było coś zeźrać w końcu. A w domu tak nie za bardzo, co? Zostały tam nam chyba 4 pałki. No, a ja chcę zupy. Zupy mi się chce. Ale zgubiłam paragon. Przed chwilą go miałam w ręku i nie wiem, gdzie mam. Tu jest coś. To jest z Rossmana. No, w każdym bądź razie wydałam 130 zł. Tak? Tylko dobrać. 130... Chyba 5 tam było. 135 zł, no. Jak gorąco. Strasznie. Rano było tak fajnie, bo wieje ogólnie. Jest wiatr, ale teraz się zrobiła taka duchota, tak gorąco. No to jest przegięcie jakieś. No. Strasznie. A burze na dzisiaj zapowiadali. Może się tutaj schodzi. Mhm. Może. No i trzymałam całą drogę powrotną paragon w ręku, żeby nie zgubić. Przyszłam, otworzyłam dom, wyszłam do domu i szukam paragonu. Nie ma. Nie ma paragonu. Więc tak, kupiłam se flowers. 5 takich. Mieczyki, tak? To mieczyki są. No. Takie ładne, zawinięte. Strasznie długie. Z metr mają, jak nie metry coś. Teraz wstawię sobie do wody, skrócę, bo nie ma takiego... Kiedyś miałam taki fajny wazon, wiecie, też taki metrowy, właśnie takie długie, ale się pobił się. No. I ogólnie poszłam kupić, pojechaliśmy do Emmy, bo będę w końcu robić żurek, no. Bo od powrotu tak mi się chce żurku. Wczoraj nawet jak byłam na mieście, to był tam, gdzie byliśmy, gdzie byłam, żurek. Rysiu. A Rysiek się ładuje do torby. Ty, nie przeszkadzaj. Rysiu. I mówię, jadę kupić na żurek i zrobić żurek, bo po prostu nie wytrzymię. A wczoraj byłam na tyle najedzona, mówię, nie zjem michy żuru. Takiej, wiecie. No bo to jednak zupa mączna, to nie dam rady, mówię. Ale wstałam z myślą, że żurek muszę zjeść. Więc mam na żurek. I mam tak, żebro wędzone. Kości też były, no ale wzięłam żebro tym razem. Bo takie nawet fajne było, więc zaraz wstawię do gotowania. No bo jak żurek, to musi być wędzona kość albo żebro. Nie ma to tamto. Mamy oczywiście dwa zakwasy. Ja je mam wypróbowane ze mną. Są dwie flachy żuru. Weź ten wiatrak załóż, bo normalnie. Nie da się. Się rozpływa. Wycimy ci nie da. No. Tak, ja zaraz poczynę piśmie. Mam jeszcze. Dodatkowo wzięłam 3 kiełbaski pieprzowe. No to jest taka surowa, nie? Jak surowa polska, tylko że pieprzna. Więc też będzie do żurku, podsmażymy. Kawałek selera. Bopor. Por mam. I pietruszkę chyba. Więc dokupiłam tylko seler i dwie marchewki. Proszę ja was. No oraz mamy ziemniaczki, nie? Ziemniaczki zrobię chyba osobno tym razem, takie ukraszone cebulką. Do tego żurek. A to będzie dobre. No i oczywiście śmietankę. Ja żurek zabieram. Daję
Także chrzan, łyżkę, dwie chrzanu, zależy. I zabielam śmietankę. Bo mnie tak smakuje najlepiej niż taki bez śmietanki. No bez śmietanki też zjem, no ale taki lepszy. Więc to mamy na żurek, tak? A, nie było kopru żywego? Napiję się. Podaj mleko. Milk. Musi być. O, jeszcze zimno. Bez laktozy, milk. No, ja jeszcze sobie popijam, bo kupiłam... Człowiek kleje tą wodę, kupiłam dwie orężatki. Już sobie tutaj z lodem popijam. Wziąłam jeszcze trzy gruntowe ogóreczki, ale to tak bardziej do sałateczki. Mamy jeszcze rukolkę. Chciałam jakiś inny miksat kupić, ale no nie było. Była tylko rukola i szpinak i jarmuż. Więc sobie jutro jakąś sałatkę może do pracy zrobię, albo na kolację zobaczę. Więc mam ogórki, pomidory mam, paprykę mam i jeszcze wzięłam rzodkiewerkę. Taka była piękna rzodkiewka, zobaczcie. Więc to będzie do sałateczki. Mamy jeszcze serek. Puszysty serek z czosneczkiem. Do kanapeczki. Aha, bo wczoraj wracając kupiłam chleb w Żabce. Sobie już po nocy. Dwie minuty przed zamknięciem weszłam. Ale przyjechałam i widzę, że tu byli po chleb. No, więc chleb jest. A idziemy. I wzięłam jeszcze. Był w promocji ser Gouda Włoszczowa za 21,90, czyli chyba bardzo tanio. Więc wzięłam aż pół kilo od razu za 11 zł. Bo z żółtego sera zawsze się coś ogarnie, nie? Jak nie tosta, to na kanapkę czy cokolwiek. Zupełnie się rozpływam, nie? I wzięłam szynka luksusowa drobiowa. Nie wiem, coś mi ostatnio nie wchodzą w takie, wiecie, szynki wieprzowe. I się przerzuciłam w ogóle na parówki drobiowe i na wędliny drobiowe. Jakoś mi najlepiej smakują. No, poprosiłam panią, żeby ładnie cienko pokroiła. Może nie są przeźroczyste, ale nie są też grube. Ja już je też ją brałam. Ona jest smaczna. Ja ją kojarzę jak kiedyś, jak mała byłam, to taka była podobna, w takim, wiecie, ona była w takim batonie, nie wiem, gdzieś taka, no, tej też tej takiej średnicy, że tak powiem, może jeszcze lepiej byli, takiej średnicy, a może trochę mniejsza, w takim była batonie, w takim złotym, jak to się nazywa? W takiej złotej kiszce, ale sztucznej, wiecie? W takiej osłonce. No, jak kojarzę ją właśnie i ona smakowo mi przypomina tamtą szyneczkę. Jeszcze wzięłam taką pastę z ziaren fasoli, z cebulką i jabłkiem. No, do smarowania. O, masło mi też coś ostatnio nie podchodzi, ja nie wiem. Jakieś takie smaki się pozmieniały. Ogólnie nic nie smakuje. O, i wziąłam kefirek do napicia, nie? Do lodówki schowam. Wszystko z tym gorąc. Będzie zimny, to się może wieczorem człowiek napije. Ale gdzie ten paragon? Bo chciałam zobaczyć. Nie wiem, gdzie go wybrałaś. Bo tego były czy cztery rodzaje tej pasty. Każda inaczej kosztowała i ta miała być chyba po 3,49 czy jakoś tak. A nawet tam jakaś z papryką, też z fasoli, kosztowała prawie 6 zł.
To taki ala ten smalczyk fasolowy. Tylko nie jest napisane, że smalczyk, o pasta z ziaren fasoli, z cebulą i jabłkiem. No to taki chyba dobre będzie. No i to te zakupki. No ale gdzie ten paragon? To ja nie mam pojęcia. Ja pierdzielę. Człowiek taki jest jakiś. O Boże, w telefonie ja wsadziła. Może do telefonu. No. Nie ma. Kurka, rurka. No. Jest ogólnie 14. Idę stawiać ten żurek, bo z wiatrakiem trochę lepiej. Ale tylko trochę. Idę stawiać ten żurek. Już pomału robię się głodna, rano tylko zjadłam. Zrobiłam sobie jajecznicę z dwóch jajek. I z kromką chleba zjadłam. No ale już pomału się głodna robię, nie? Więc... A smaka mam tak na ten żurek, wam powiem, że tragedia. Tragedia. Więc muszę go zjeść, bo nie wytrzymię. Nie wytrzymię tego. A później będziemy dalej myśleć, co robić. Butwinkę bym zjadła, ale tak. W sklepie nie widziałam ostatnio butwinki nigdzie. Moja jest taka dopiero. Więc chyba nie jest mi dane zjeść ją. Nie wiem. Może mnie ktoś zaprosi na butwinkę, to pójdę. Taka orężatka z lodem, taka dobra. No i plan na niedzielę jest ogólnie taki, żeby raczej robić jak najmniej. Bo się po prostu człowiekowi nie chce. Rysiu też taki leży cały dzień normalnie w domu. Ledwo dyszy. Nela gdzieś polazła, gdzieś się schowała. Wczoraj też wylazła na cały dzień. Ja nie wiem, gdzie ona tam łazi. Chyba gdzieś śpi. Że jej nie gorąco, gdzie ona się tam chowa. Bo jak rano wyszła, to jej jeszcze nie ma, nie? No ale przyjdzie, myślę, niebawem, bo to będzie czas. Czas na drugi posiłek ich. Więc... Myślę, że się pojawi. No, to co? To idziemy gotować. Nie ma co to przedłużać. Zanim się ugotuje, najpierw wstawię kość. Niech się wygotuje. Z godziny, znaczy kość, wywar. W sumie kość z warzywami wstawię. W międzyczasie obiorę ziemniaczki. Podsmażę cebulę. Później dam zakwas, podsmażę kiełbaskę, dam do żurku. No i tyle będzie. Tyle w temacie. No dlatego tak dzisiaj krótko, ale jest. Trzymajcie się tam. Chłodno. Chłodno. Żegnam was chłodno. Pa!